słabiej wysterowany. Takim najprostszym rozwiązaniem, które mogłoby przyjść do głowy, to spróbować zastosować rozwiązania już stosowane gdzieś indziej w Europie, na świecie. Natomiast nie wydaje mi się, żeby to było tak proste i tak łatwe. I nie wydaje mi się, żeby tak łatwo można było to przenieść na nasz lokalny rynek. Inni są przedsiębiorcy, inny jest aparat, inna jest też kultura prawna. Zmian w prawie nie można dokonywać z dnia na dzień. Pana profesora praca, jak było wspominane, trwała lata. To nie była kwestia chwili. Pojawiła się potrzeba i nastąpił długi, długi okres pracy. Ja chciałabym też trochę optymistyczniej zabrzmieć i mam nadzieję, że taka będzie konkluzja całej mojej wypowiedzi. Chciałabym więcej powiedzieć o może bardziej na płaszczyźnie unijnej, bardziej na płaszczyźnie Unii Europejskiej i o podatkach, jak działają między krajami. Wydaje mi się to kwestia bardzo istotna także dla polskich przedsiębiorców, którzy przecież działają nie tylko na polskim rynku, a poza tym o korzyściach, jakie mogą z tego płynąć. Tak jak pan profesor mówił, to troszkę jest taka zabawa w kotka i myszkę. Urzędnicy na całym świecie, w Wielkiej Brytanii również, szukają takich rozwiązań, które nie pozwolą, nie nazwijmy tego oszustwem, ale na optymalizację podatkową. Jeżeli doradcy podatkowi znajdują i wymyślają możliwość, która pozwoli ich klientom na obniżenie podatku, zauważa to w pewien sposób skarb państwa w ten sposób. Stąd aparat państwowy stara się opracować takie rozwiązania, które zapewnią państwu odpowiednie dochody, a doradcy będą mogli również doradzić jakąś, prawda, inną opcję swoim klientom. Co do podatków Unii Europejskiej, to może być, nie wiem, czy państwo są doradcami, czy też przedsiębiorcami, ale generalnie szanowaną zasadą w prawie międzynarodowym, w prawie unijnym, jest możliwość podwójnego opodatkowania. Bywa to dość krzywdzące dla przedsiębiorców, którzy nie zdają sobie z tego sprawy i rozpoczynają działalność w innych krajach unijnych. Podobnie jest z możliwością odliczania strat poniesionych przez zagraniczny oddział czy filię. I w ten sposób, nie zasięgając właśnie profesjonalnej porady, przedsiębiorca może stanąć w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Z drugiej strony jednak, wykorzystując wolność prowadzenia przedsiębiorstw i prawda, suwerenność każdego z państw, które tworzy przepisy podatkowe, mądrzy, w cudzysłowie, lub doradcy, ich klienci mogą korzystać z ulg, które proponowane są w różnych krajach unijnych. Może jeden przykład bardzo prosty z Wielkiej Brytanii. Tutaj rozmawiałam z kolegą przed zajęciami, przed tym wykładem. I jak wygląda, prawda, sprawa para podatków, prawda, świadczeń zdrowotnych, społecznych w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Polski przedsiębiorca, zamiast decydować się na wysokie, stosunkowo przynajmniej na początku, podatki na rzecz ZUS-u, mógłby zarejestrować swoją firmę także w Wielkiej Brytanii, gdzie koszty na początku przynajmniej jest to 10 zł tygodniowo ZUS-u, żeby zachęcić, prawda, miejscowych, przedsiębiorczych ludzi do zakładania biznesu. W ten sposób można by powiedzieć, że polski przedsiębiorca oszukuje polski ZUS, ale z drugiej strony chciałabym też zwrócić na pozytywny aspekt takich działań i generalnie optymalizacji podatkowej. Z jednej strony zubażony jest budżet państwa, czyli w tym przypadku Rzeczpospolitej Polskiej, ale z drugiej strony możemy szukać takich rozwiązań i czerpać poniekąd przykłady, jak rozwiązują tego typu problemy inne państwa członkowskie i spróbować znaleźć takie rozwiązanie, które zapewni najskuteczniejsze wykorzystanie zebranych środków. Czytałam takie badania przeprowadzone przez Uniwersytet Jagielloński, iż podobno 90% środków zebranych przez ZUS przeznaczone jest na własną konsumpcję, na istnienie całego aparatu. Dla mnie są to liczby przerażające. Wierzę, że można te środki wykorzystać w skuteczniejszy sposób i w ten sposób za pieniądze, które otrzymujemy, otrzymać coś więcej. Optymalizacja podatkowa, ale szczególnie w tym kontekście świadczeń ZUS-owskich, społecznych, socjalnych, myślę, że nie tylko istotna jest kwestia wysokości składek, jakie odprowadzamy, ale też przekonanie, co możemy za to dostać. Przekonanie dzisiejszego 30-latka w Polsce o jego przyszłej emeryturze przedstawia się dość pesymistycznie.
przeciwieństwie do jego kolegów z Wielkiej Brytanii, którzy zakładając biznes i płacąc 2,50 tygodniowo, są pewni tego, że za lat, no co prawda dopiero jak będą mieli 68 lat, ale za ileś tam lat emeryturę na pewno dostaną. Także mam nadzieję, że ta działalność doradców i przedsiębiorców, których bardzo zachęcam do działania także za granicą, będzie miała pozytywny oddźwięk także na polskie prawodawstwo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję Pani Natalio. Państwu zwrócę uwagę, że my się strasznie kochamy w Unii, ale to międzynarodowe prawo podatkowe nie działa dokładnie jak w Pucle i musimy tu bardzo uważać, jeżeli zakładamy gdzie indziej firmę, to oczywiście mamy do czynienia z inną kulturą prawną. A poza tym, no, jak w przypadku relacji polsko-niemieckich, Niemiec, który założył firmę w Polsce, tutaj oblicza podstawę opodatkowania na bazie tych bardzo ważnych wartości, o których Pan Profesor wspomniał, czyli przychodów, kosztów, jeżeli jedzie do